Ponowne instalowanie systemu Windows. Dawno już potrzebało to zrobić. Mogłem to zrobić w tamtym roku jeszcze. Od świeżego systemu. Podczas instalowania systemu Windows z płyty system jest już po instalacji uszkodzony, mimo że nic na to nie wskazuje. Najlepiej instalować Windowsa po prostu z pendrive'a lub ściągniętego z netu. Ja instalowałem system z płyty i pierdolić się zaczął parę razy. Jak nie było internetu, to już w ogóle nie dało się na tym pracować. Więc mówię, postawię go od zera praktycznie. Chodzi sobie wszystko w tle, bardzo dobrze. Nic nie trzeba robić, samo się robi. Już niedługo koniec. No to jest właśnie fajne. Drugą opcją, która była tam, usuń wszystko, to jeżeli chcecie sprzedać komputer komuś, to po prostu wybieracie, wymasz wszystkie dyski, usuń wszystko, zainstaluj Windows ponownie, ale przy okazji też wymazuje wam wszystkie dyski z danych. I tych danych nie da się odzyskać już potem. Więc ja pokazywałem właśnie w poprzednim filmie, żeby tej opcji nie wybierać, jeżeli nie sprzedajecie komputera. Proszę bardzo. Dzień dobry. Tak się to robi. No i teraz będzie trzeba po prostu przejść przez cały proces poinstalacyjny, czyli wyklikać wszystko i tak dalej, ale mi pasy się robią na ekranie. Tak, nagrywam to Pocophone X3 NFC, który jest zajebisty i nie chcę innego telefonu. Powiem wam szczerze, nowy Windows ściągnięty z serwera Microsoftu, jak mi powiedział kumpel, działa 115 razy lepiej niż taki zinstalowany z płyty. Ja instalowałem u siebie z płyty, bo jak składałem komputer, to bałem się instalacji z pendrive'a, czy klucz aktywacyjny zadziała po prostu, więc wolałem najpierw z płyty zainstalować, a potem go reinstalować po jakimś czasie. A że z tego czasu zrobiło się 3 lata, akurat. No tak, na pewno. Nie używam żadnego antywirusa, tylko Microsoftowego. Dziękuję. Dzień dobry. To co trzeba, to zostało. Jak widać. No i wszystko fajnie. Żeby nie było, że was oszukuję, to pokażę ten. Boże, jaką wersję systemu posiadam. H1. Dziękuję.